Wtedy możliwe, że będę chciała mu kupić jakiś taki skafandero, siatko odporno. Wsadzisz tu do środka? Wyłowionego z rosołu, więc to jest nasz drugi posiłek. Proszę. Jestem Atlasem, który widzicie za mną. I tak jak wam wspominałam na samym początku tej wypowiedzi. Hej, hi, hello, kochani wspaniali. Mam nadzieję, że u was wszystko dobrze. Mam nadzieję też, że dobrze mnie słychać, bo ja sama siebie nie słyszę, bo mam założony kaptur na głowę. Pogoda normalnie nas nie rozpieszcza w tym roku. Już mam dość zimy. Powiem wam szczerze, już mam jej tak serdecznie dość. Wszystko normalnie mnie irytuje, ale to też może być związane z tym, że mam okres. Jak jesteście przed swoim PMS-em albo w tym momencie właśnie macie miesiączkę, cześć, jesteśmy razem w tym, przetrwamy. Ale z drugiej strony, jak sobie pomyślę o tym, że w tym lasku będziemy mieć wiosnę albo lato i odrodzą się i odżyją wszystkie insekty, to również mam dość. Już w tym momencie mrówki nam się odrodziły, bo zaczęły sobie biegać po parkiecie i to czerwone mrówki. Więc to nie jest nic przyjemnego i nic zabawnego. I centralnie, z jednej strony naprawdę się cieszę na wiosnę, ale z drugiej strony, no nie wiem. Wiosna, wiosna, ach to ty. Jestem dzisiaj sama. Mały zasnął, więc ja postanowiłam, że na drzemce małego dzisiaj wybiorę się na spacer. Sama, samiusieńka, ze swoimi myślami. A tak naprawdę nie jestem sama, bo jestem razem z wami, z czego się bardzo cieszę. Tak właśnie postanowiłam, że was zabiorę tutaj na spacer do lasku. To chyba jeszcze nie byliśmy razem na takim spacerku. Więc to jest nasza droga dojazdowa do domu. Jedna, jedyna. Więc jak ktoś jeszcze raz mi się zapyta na temat tego, czemu nie wyjeżdżam na spacerki z wózeczkiem, to jest właśnie dlatego. I to nieważne, czy byłby to wózek z tymi malutkimi kółkami, czy ten wózek taki bardziej turystyczny z tymi dużymi kółkami, bo taki mieliśmy pierwszy wózek. Nie da się, po prostu się nie da. Ja byłam tak zasapana, jak pchałam ten wózek tutaj i właśnie, nie licząc insektów, tym latających kleszczy, to uwierzcie mi, ten spacer nie był tego warty, bo ani ja nie byłam zrelaksowana przez właśnie te insekty, przez fakt tego, że musiałam tutaj pchać ten wózek, gdzie tutaj niekiedy jest naprawdę pod górkę, to nie jest tylko i wyłącznie, że ta droga jest kamienisto-szutrowa i nie jest betonowa, tylko przez to, że tutaj jest z górki pod górkę, z górki pod górkę, więc ona nie jest płaska. Więc dlatego też nie wychodzę z wózeczkiem. No i oczywiście drugą rzeczą jest to, że mamy małe dziecko. Nawet nieważne, czy byłoby to małe, czy duże dziecko, no ale mamy dziecko. A ilość tych latających kleszczy była taka, że stwierdziłam, że nie ma naprawdę sensu wychodzić tutaj na spacer. Więc jedyne spacery, jakie robimy z wózkiem, to są wtedy, kiedy my stąd wyjeżdżamy, na przykład jadąc na zakupy. I jedyną opcją, żebym ja tutaj wyszła z małym na taki centralnie chwilowy spacerek, to jest to, żebym ja go wsadziła sobie do nosidełka. Którym też nie jestem w stanie go trzymać, nie wiadomo jak długo, więc to są takie bardzo szybkie spacerki, no bo on już jest coraz cięższy i coraz cięższy. Na chwilę obecną dłuższe spacery to tylko i wyłącznie z wózkiem. No i nie możemy się doczekać, aż mały zacznie chodzić, bo wtedy będziemy mogli chodzić za rączkę. Ale wtedy możliwe, że będę chciała mu kupić jakiś taki skafandero, siatko, odporno, insekto, coś, co on będzie mógł na siebie założyć, żeby po prostu był bardziej bezpieczny. Nie wiem, czy coś takiego w ogóle istnieje, ale teraz mi przyszło na myśl, że jedynym sposobem na to, żeby on mógł tutaj w miarę bezpiecznie chodzić na spacery po tym lesie, to tylko i wyłącznie jakby miał coś takiego ubranego na siebie. Też dojdziemy tutaj do końca lasku, bo są tutaj bardzo ładne widoki. Zresztą nie tylko na końcu lasku, ale tam zaraz przy domu też są ładne widoki, które już nieraz widzieliście, ale na końcu lasku tutaj jest taka śliczna, piękna panorama. Ja za każdym razem, jak patrzę na taką panoramę i widzę te wszystkie górki, doliny, to mam ochotę normalnie iść w górę. I takie właśnie widoki mi o tym przypominają. Ale na chwilę obecną jeszcze nie jesteśmy w stanie małego z nikim zostawić na tak długo, żebyśmy mogli sobie sami pójść w góry. Ale tęsknię. Bardzo tęsknię za chodzeniem właśnie w góry. Brakuje mi tego w moim życiu. Ale na pewno do tego wrócimy. Prędzej czy później wrócimy do tego. No i nie wiem, czy będzie to widać na kamerce, bo jednak pogoda nie jest zbyt dobra. Coś tam widać, ale jest mega zamglone. Z tej strony jest jedna, a z tej strony jest druga. Jeszcze zrobię szybkie zbliżenie. No ale pogoda niestety nie jest taka, żeby to było bardzo ładnie widać.
tam pilnować? No dobrze, już. Jeszcze? Jeden tu. No. Możemy? Na chwilę. My tap, 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 tap. Tak, dobrze. Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Chodzi na głowę. Ciecie? Ciecie, recie? A psie? Mama idzie umyć. Idziesz umyć razem ze mną? Tak, tak, tak. Arnold idzie, idzie? Ja tych pasków od krzesełka, tych szelek, nie prałam jeszcze ani razu, ale jak możecie sami zobaczyć, na pewno należy im się dobre pranie, więc powyciągam je za chwileczkę. Bardzo łatwo się je wyciąga, bo tu z tyłu się tylko przepycha. To wpycha się to do środka. Tylko potrzebuję do tego dwóch rąk, bo jedną ręką chyba mi się nie uda. Może mi się uda? Poczekajcie. O, to się wpycha do środka. I tędy się wyciąga tą resztę. O, jest. Tak i tak. No. Idą szelki do prania. Będziesz miał czyściutkie i świeżutkie. Świeżutkie, kochanie. Jedna, druga, możesz trzymać. I tu znalazłam taką siateczkę. To jest siateczka do prania bielizny, ale myślę, że wsadzę właśnie te paski do środka, do tej siateczki i zamknę, żeby te plastiki się nie obijały o nic innego w pralce. I żeby się właśnie nie połamały. Okej, okay. Jeszcze jeden. Ten środkowy. No to tu będzie z powrotem potem zaczepione. Tak? Żebyś mógł bezpiecznie siedzieć. Ale najpierw zrobimy szybkie pranie. Wsadzimy to tu? Do środka? Chcesz mi pomóc? Tu? Tam? Raz. No, wsadzę ładnie. Dwa. Wsadzasz? Mi chcesz dać? Wsadzisz tu do środka? Kucha. Kucha? Ale przyleciałeś. Wsadzisz ja tu do środka pasek? Pięknie. A zabierzesz też, tak? No, do środka. Ślicznie! Wsadzimy do środka. Popatrz. Tak. Wsadzimy i pociągniemy za sznurki. O, nie ma! I wypierzemy to ładnie później. Dobra, żebyś miał po południu czyste. Wiecie co? Teraz się zorientowałam, że praktycznie zawsze pokazuję Wam nasz pierwszy posiłek, który jest stałym posiłkiem, a nigdy Wam nie pokazuję tego popołudniowego, a to jest właśnie dlatego, że dużo więcej energii ja mam rano, żeby nagrywać cokolwiek, aniżeli po południu. Mamy teraz godzinę 15 i mały wcina batata i ma kurczaka wyłowionego z rosołu, więc to jest nasz drugi posiłek.
Proszę. No. You don't. Bania, jest godzina 16:22 i to jest mój drugi dzień tego dnia, więc jeżeli wam brakuje nadal motywacji do tego, żeby zabrać swoje 4 literki i się ruszyć, czyli do ćwiczeń, to normalnie nie wiem, co w tym momencie mam zrobić i wam powiedzieć, żebyście po prostu wzięły się do kupy i w końcu to zrobiły. Nie musicie mieć żadnego trenera personalnego, nie musicie iść na żadne ćwiczenia grupowe, nie musicie mieć siłowni, o której za chwileczkę wam powiem, nie musicie po prostu robić nic innego poza jednym. Jedną rzecz w tym momencie po prostu zróbcie. Wstańcie na swoje własne nogi, włączcie sobie głośną muzykę, najlepiej do słuchawek i po prostu się poruszajcie. To od razu da wam takiego mega powera do tego, żeby się wam chciało więcej, bo muzyka tak na nas działa. Teraz czas na drugą serię, jeżeli chodzi o moje ramiona i zaraz do was wrócę i powiem wam o tej sytuacji właśnie z tym atlasem, który widzicie za mną. I tak jak wam wspominałam na samym początku tej wypowiedzi, nadal utrzymuję 2 treningi dziennie. Mój poranny trening to jest, tak jak wam już mówiłam w moich vlogach, to jest pół godziny albo cardio, albo pilates, albo cardio z gumami, albo yoga, albo cardio z małym obciążeniem. Natomiast wieczorem, właśnie nie wieczorem tak naprawdę, tylko po południu, będę robiła i wykonywała ćwiczenia z większym obciążeniem na tym atlasie. Tutaj mamy taką sytuację, niestety, że najbliższa siłownia, do najbliższej siłowni jest przynajmniej 30 minut jazdy samochodem. Więc jadąc w jedną stronę i w drugą stronę, to zajmowałoby mi godzinę. I dla mnie w tym momencie to by była straszna strata czasu. I nie tylko w tym momencie, ale ogólnie w życiu to jest straszna strata czasu, jeżeli gdzieś musiałobyście stracić godzinę tylko i wyłącznie na to, żeby siedzieć w samochodzie, po to, żeby jechać i wykonać gdzieś trening półgodzinny. Możliwe, że dla niektórych osób to by była taka dodatkowa motywacja, że gdzieś jedziecie do jakiegoś miejsca, w którym jesteście zmuszone do ćwiczenia. Dla mnie na chwilę obecną ja nie potrzebuję takiej dodatkowej motywacji. Nie wystarczy, że mam sprzęt tutaj na dole, który mnie motywuje do tego, żebym zeszła właśnie tutaj na dół i wykonała po południu mój 30-minutowy trening, bo tyle centralnie mi to zajmuje. Więc w ciągu całego dnia wykonuję jeden trening jakby taki pełny, kiedy wykonuję centralnie wszystko, bo i wzmacniam swoje ciało, i kształtuję swoje ciało, i spalam dodatkowe kalorie w ciągu właśnie tej jednej godziny, której robię właśnie wszystko. A ten atlas udało nam się kupić za chyba 600 zł w Oelixie. Więc super sprawa i też jak sobie pomyślicie, że jeden karnet miesięczny na siłownię kosztuje 100, to 6 miesięcy, wybaczcie, to znajduje się w tym momencie w takim miejscu, gdzie jest piec, gdzie jest pralka. I tak się z tego cieszę, że znaleźliśmy takie miejsce w tym domu. Trzecia seria. Wiecie, co też będzie mega interesujące? To, jak moje ciało się zmieni, odkąd znowu zaczęłam używać ciężary i większe obciążenie. Bo takiego dużego obciążenia nie używałam od prawie 2 lat. Przed ciążą regularnie trenowałam na siłowni i to nie była tylko 1 godzina, bo czasami to było 1,5 godziny, czasami było to 2,5 godziny. Więc ta godzina teraz naprawdę nic i to jest pikuś w porównaniu do tego, jak ja trenowałam wcześniej. To dla mnie jest taki mega ciekawy eksperyment, jak to moje ciało się zachowa i zmieni teraz powtórnie, wracając właśnie do ćwiczeń z obciążeniem. Co też będziemy widzieć na aktualizacjach pomiarów ciała, które robię w tym momencie tak raz na 2 miesiące.
wspaniałości, kochane. Siadam na moim zadzie razem z jabłkiem i razem z wami z pytaniem, jak tam u was po świętach? Żyjecie wszyscy? Nie pozabijaliście się? Co tam u was słychać? Ile przytyliście? Ja tak jak wam wspomniałam przed chwileczką, siadam z jabłkiem i mam nadzieję, że zjem je sobie na spokojnie, chrupiąc delikatnie i żując i przeżuwając każdy kęs. Później zabieram się na zrobienie paznokci, bo moje odrosty dają się we znaki, już mnie zaczynają wkurzać i również fakt tego, że jeden paznokieć mi odpadł, znaczy, że czas najwyższy się za nie zabrać, bo to znaczy, że zaraz mi zaczną odpadać wszystkie po kolei. Zawsze tak jest, centralnie to jest. Odkąd pamiętam, zaczęłam sama sobie robić paznokcie. Jak jeden mi odpadnie, to czas najwyższy na to, żeby zabrać się za całą resztę powoli, na spokojnie, bo to znaczy, że właśnie kolejne zaczną mi odpadać. Mały zasnął, uciął sobie drzemkę. To jest drzemka ze względu na to, że tak jak wam opowiadałam, on zaczął się przestawiać do spania raz dziennie. I centralnie tak się właśnie dzieje. Ale jak zauważyłam, tak się dzieje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy śpimy do 7 rano. Bo jak wstaniemy o 6 rano i rozpoczynamy wtedy nasz dzień, to wtedy zazwyczaj on potrzebuje mieć dwie drzemki. Jedną właśnie przed południem, a drugą po południu. Natomiast jak jest tak, że śpimy do tej 7 rano, czasami do 8 rano, wiecie jak jest, to wtedy on potrzebuje mieć tylko jedną drzemkę i to jest taka dłuższa drzemka, przynajmniej 1,5-godzinna. W tym momencie nie wzięłam telefonu, więc nie wiem, która godzina jest. Nie, jest 14:10. On poszedł spać zaraz po 12, więc śpi już 2 godziny. Ja zdążyłam do tej pory edytować ten materiał, który wy do tej pory widzieliście, a także zdążyłam zrobić kilka mil planów, zdążyłam właśnie rozpisać kilka nowych mil planów dla was, bo jak możliwe, że wiecie, musicie to już wiedzieć. Wznowiłam swoje prowadzenie online, jeżeli chodzi o dietę odchudzającą. Mam jeszcze jedno miejsce. Prowadzę 10 osób. Tak sobie założyłam, że będę prowadzić, będę w stanie prowadzić 10 osób maksymalnie, żeby móc się na nich skoncentrować w 100%. Bardzo często myśli się tak, że dietetyk, jeżeli rozpisuje komuś dietę, to to jest po prostu kopiuj i wklej. Uwierzcie mi, nie jest, nie da się, a przynajmniej u mnie tak nie jest i ja się staram jak najbardziej sprostać waszym oczekiwaniom, bo chcę wam jak najbardziej pomóc, jak tylko mogę. Dlatego też zostało mi jedno miejsce w tym momencie na prowadzenie online, więc jeżeli wy miałybyście ochotę nawiązać współpracę razem ze mną, to zapraszam was serdecznie, mój e-mail znajduje się zawsze w opisie poniżej, więc piszcie koniecznie, ja wam przyślę wszystkie detale. Tą wielką dawką informacji dotyczącą prowadzenia online będę kończyła tego vloga, dziękując wam bardzo za czas spędzony z nami. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić nam łapkę w górze, bo to bardzo wspiera nasz kanał. Jeżeli jesteś tutaj nowa, to zapraszam cię serdecznie, kochana, do subskrypcji do naszego kanału, a także do włączenia dzwoneczka, który zawsze poinformuje cię o nowych vlogach, które pojawiają się w poniedziałki, a także we czwartki o godzinie 16. Życzę wam cudownego dnia, wschodu lub zachodu słońca. No i co? Do zobaczenia w kolejnym vlogu w najbliższy poniedziałek. Pa, kochani wspaniali. Bye. Uśmiechu, uśmiechnij się. To jest cudowny dzień. Nawet jak nie jest, to uśmiechnij się. I będzie ci lepiej. Pa, kochani wspaniali. Bye.